Hej! Dzisiaj na łonie natury nagrywam trochę inny filmik, ale właśnie tematyczny a propos mojej diety, na której byłam, doktor Dąbrowskiej, pierwszej i drugiej i każdej. Dlaczego na łonie natury? Ponieważ chciałam Wam pierwsze co uświadomić, że większość z nas je po to, żyje po to, żeby jeść. I to jest prawda. Jak się zastanowicie, ile spędzacie czasu nad jedzeniem, nad podjadaniem i tak dalej, to będziecie wiedzieli, że tak jest. Jak ja sobie z tym radziłam? Ja uświadomiłam sobie w głowie, że żyję po to, że jem po to, żeby żyć, a nie odwrotnie, czyli nie żyję po to, żeby jeść. I pomyślałam sobie, no czyli muszę zainteresować się czymś innym. Więc moim sposobem na diecie, pomimo to, że było mi bardzo zimno, bo wiadomo, na diecie jest bardzo zimno, to się mocno ubierałam i do dzisiaj mi to zostało, że cały czas jestem w terenie. Korzystam z każdego dnia, czyli zamiast podjadania, zamiast kina, zamiast restauracji z przyjaciółmi i tak dalej, wybrałam spacery w plenerze, wyjazdy z rodziną, nawet blisko domu, do lasu i tak dalej. I bardzo mi to pomagało. Zaczęłam zauważać w końcu roślinność, zaczęłam zauważać wszystkie owady, wszystkie rzeczy, które w lesie rosną i wiele innych rzeczy. Także musicie sobie w głowie ułożyć na diecie, że jemy po to, żeby żyć. Nie odwrotnie. I zapraszam do zainteresowania się właśnie przyrodą, łonem natury, to co dał nam nasz Stwórca, bo jest po prostu cudowna z każdej strony i w naszej Polsce też możemy znaleźć wiele, wiele fajnych rzeczy. Ja w tej chwili stoję nad urwiskiem i pozdrawiam Was serdecznie. Hej!